Cześć, witam i pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Słuchajcie, jeszcze tylko przygaszę światło. Jestem już, moi drodzy, tak może będzie mnie lepiej widać. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No, powoli widzę, że już zaglądacie tutaj do nas, na nasze spotkanie. Tak, witam Panią Małgosię, witam Panią Marlenę, witam Pana Damiana. Bardzo fajnie, że Państwo jesteście z nami. Kolejny dzień, słuchajcie, to już czwarty tydzień. Czas szczególny, czas wyjątkowy. Dzisiaj w Pawdzie nieco cieplej. Tak, witamy Panie Mecenasie, dobry wieczór wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Ja też mówię dobry wieczór, słuchajcie, niech nas będzie jak najwięcej. Bądźmy razem, to jest okazja, żebyśmy się po pierwsze spotkali, po drugie porozmawiali o tym, co się ważnego wydarzyło w naszym mieście i co się dzieje w Polsce. Witam wszystkich Wrocławian, ale także witam wszystkich, którzy mieszkają wokół Wrocławia, Dolnoślązaków. Witam także gości, którzy zaglądają do nas z innych krajów. Jest Pani Ula, jest Pani Magda, jest Pan Paweł. Witam bardzo serdecznie Pani Magda, Pani Maria. Witam. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Myślę, że już mogę o tym powiedzieć. Stąd też mój taki nietypowy strój. Taki trochę casualowy, ale już Wam pokazuję, o co chodzi. Słuchajcie, dzisiaj tak jest. Światowy Dzień Autyzmu. Tą koszulkę, jeszcze kilka innych takich elementów dostałem od naszych przyjaciół z Kafe Równik. Kafe Równik to jest niesamowita klubo-kawiarnia, którą prowadzi pani profesor Młynarska wraz z niesamowitą ekipą. Ekipa niestety w tej chwili nie pracuje, ale w tej załodze są także autyści. Pozdrawiam ich bardzo serdecznie, macham do Was, cieszę się, że jesteście. A Was wszystkich, jak już się wszystko skończy, zapraszam koniecznie do Kafe Równik, które jest też taką, powiedzmy, bramą do przedmieścia, czy na przedmieście Odrzańskie. Idźcie tam, zobaczcie, jak ludzie, jak autyści, jak ludzie z innymi różnymi takimi deficytami chorobowymi świetnie sobie radzą. Oni są wśród nas. I to jest takie właśnie miejsce. Kafe Równik raz jeszcze, a dzisiaj jest Światowy Dzień Autyzmu. Ten kolor niebieski jest kolorem, który ma nam o tym przypominać. Dobrze, bardzo serdecznie pozdrawiam raz jeszcze cały Kafe Równik, Panią Profesor i Was, moi drodzy, którzy tam pracujecie, bywałem u Was wielokrotnie, jesteście naprawdę wspaniali. Dobrze, też Pan Arek pisze, że ma taką koszulkę, jasne, że tak. Słuchajcie, statystyka, jeżeli chodzi o 2 kwietnia, 338 osób zarażonych na terenie województwa dolnośląskiego, 40 nowe przypadki nam przybyło od naszego ostatniego raportu, czyli w ciągu doby 40 osób. Buonasera, prezydente, buonasera, pani Liliano. Widzicie, przybywa nam tych przypadków, o tym mówiliśmy, dlatego uważajmy, zostańmy w domu. Zresztą dzisiaj się posypały już mandaty w Polsce za to, że ktoś biegał, za to, że ktoś wychodził niepotrzebnie, za to, że małoletni chodzili bez opieki po przestrzeniach publicznych. Nie wychodzimy, jesteśmy. Ja wiem, że kusi pogoda, mnie też kusi. Dzisiaj, słuchajcie, na moment otworzyłem tutaj okna we wrocławskim ratuszu, na moment, bo muszę na Wrocka uważać, żeby nie wyskoczył. Słuchajcie, i ten powiew, ta bryza wiosenna jest genialna, jest zapraszająca do tego, żeby wyjść, żeby się przespacerować. Nic z tego, zostajemy, siedzimy, nie ruszamy się. Słuchajcie, także posypały się pierwsze mandaty. Bez sensu jest w ten sposób tracić pieniądze, tym bardziej, że pieniądze będą nam jeszcze potrzebne. Także uważajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dobrze. O Światowym Dniu Autyzmu mówiłem Wam. Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia dla Autyzmu oraz dla całego Kafe Równik. Dziękuję także za przesłaną bajkę. Tą bajkę dzisiaj odczytałem o godzinie 13, zanim regularnie zaczęliśmy czytać Kubusia Puchatka, to właśnie odczytaliśmy tą bajkę, skądinąd ułożoną między innymi przez wspomnianą panią profesor Młynarską, wspaniałą zresztą osobę, niezwykłego takiego społecznika, kobietę mocno zanurzoną w te sprawy wraz ze swoimi współpracownikami. Fajne rzeczy robi. Także raz jeszcze wielkie pozdrowienia dla tej ekipy. Dobrze, kochani,
Oczywiście jest tak, że różne rzeczy w mieście się dzieją mimo wszystko równolegle. Chcę wam o tym powiedzieć, bo to zapowiedziałem i to się zadzieje. Wprawdzie część elementów tego programu odsuniemy na później, ale część wprowadzamy już teraz. Nowy program autobusowy to jest taki nasz projekt, w którym odpowiadamy na różne potrzeby i wnioski składane przez Rady Osiedli, przez mieszkańców i dostosowujemy, mówiąc tak całkiem wprost, kursowanie autobusów, przebieg różnych linii autobusowych do waszych potrzeb. I teraz chcę wam zaprezentować taką wiosenną odsłonę tego programu, czyli pakiet, uważam, całkiem dużych ulepszeń, które wchodzą w życie już od tej soboty. Słuchajcie, po pierwsze, tworzymy nową linię 151. To jest nowa linia 151. Ta linia obsłuży północno-wschodni Wrocław. Ta linia pojedzie z placu Grunwaldzkiego na Pawłowice przez most Szczytnicki, Kochanowskiego, Bryknera, Krzywoustego. Wierzę, że ta linia znacznie poprawi komfort mieszkańców w tamtym rejonie. Oczywiście, jeżeli dzisiaj nie będziemy musieli, to nie korzystajmy, ale jest takie udogodnienie. Słuchajcie, po drugie, linia 130 będzie kursowała do pętli na osiedlu Sobieskiego. Ona jeździła na Pawłowice. Po konsultacjach z mieszkańcami, z radami osiedli, dwóch osiedli, zdecydowaliśmy, że ta linia, czyli 130, pojedzie na osiedle Sobieskiego. Ona dzisiaj, jeżeli dobrze pamiętam, zaczyna swój bieg przy szpitalu na ulicy Kamińskiego tam i stamtąd będzie jechała na osiedle Sobieskiego. Dobrze, kochani, to nie wszystko. Przechodzimy teraz na południe miasta. Tam chcemy polepszyć komunikację na Gaj i Jagodno. I tutaj na wnioski rad osiedli, linia 146 pojedzie przez ulicę Armii Krajowej z pominięciem takich przystanków jak Działkowa, Gaj i Świeradowska, na których teraz częściej będzie się zatrzymywał z kolei autobus 145. A dodatkowo autobusy jadące z Gaju, Brochowa i Jagodna pojadą wydzielonym torowiskiem. To jest ważne, bo pojadą wydzielonym torowiskiem w ciągu ulicy Barckiej, a na skrzyżowaniu z Aleją Armii Krajowej będą skręcały w lewo z torowiska. I ci, którzy jeżdżą, wiedzą, że tam zawsze na lewo skręcie ustawia się dość dużo samochodów, w tym autobusy. Teraz te autobusy będą korzystały z torowiska, w związku z tym będą mogły szybciej się ustawiać do tego lewo skrętu i szybciej to skrzyżowanie mijać. To są udogodnienia, jeżeli chodzi o nową linię 151, linia 130, przypominam, i zmiany, jeżeli chodzi o udogodnienia, czytaj, jeżeli chodzi o linię 146 i 145. Słuchajcie, ponadto planowaliśmy od 4 kwietnia zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów 110 i 129 w Szczycie. Niestety zmiany te wprowadzimy w okresie późniejszym. Musimy poczekać, Pani Marta mnie pyta, czy kiedy będę miał konto na TikToku. Rozumiem, że nawiązuje Pani do konta na TikToku Pana Prezydenta. Myślę, że nie mam jeszcze w sobie zbudowanej takiej fantazji i takiej gotowości i odwagi, ale wszystko przed nami. Dobrze, kochani, wprowadzimy tą zmianę częstotliwości kursowania 110 i 129 w Szczycie, ale poczekajmy, aż się wszystko zakończy, ok? I to będziecie z całą pewnością mieli. Kiedy kolejne zmiany? Zobaczymy. Wszystko zależy od tego, a tego będziemy mieli, zdaje się, mieli z uwagi na to wszystko, co się dzieje. Ale żeby temu pomóc, pamiętajcie, błagam was i będę was za to uwielbiał. Pamiętajcie o tym, żeby płacić podatek PIT we Wrocławiu. Od ciebie zależy, od ciebie, ode mnie, od nas zależy, jaki będzie Wrocław i ile będziemy mieli pieniążków. Pamiętajcie, że z podatku PIT mamy 30% budżetu miasta. Niektórzy mówią, żebym zrobił to i to i to, bo ja płacę we Wrocławiu podatki. To się zgadza, ale to jest tylko w części prawda, że to starcza nam na pokrycie wszystkich wydatków miejskich. Otóż zobaczcie, jak to wygląda. Tak wyglądają dochody miasta. I w tych dochodach 30% to rzeczywiście są dochody pochodzące z podatku PIT. To jest prawie 1,5 miliarda złotych. To jest tyle, ile wydajemy w ogóle na wrocławską oświatę. A to jest tylko jeden z sektorów funkcjonowania miasta. A gdzie są inne sektory? Komunikacja, transport, oczyszczanie miasta, funkcjonowanie wielu innych instytucji, które wam zapewniają różnego rodzaju usługi miejskie. Tym niemniej z PIT-u mamy 30%. Słuchajcie, zróbmy, żeby tego PIT-u było więcej. To nic nie kosztuje. Będziecie płacić tyle samo. Nie płacić
płaccie gdzieś tam, złóżcie tą deklarację i płaccie we Wrocławiu po prostu podatki. Błagam was, używacie miasta, już poza wszystkim to jest element takiej tożsamości, element patriotyzmu lokalnego, no i element wreszcie uczciwości. Jeżeli to kogoś porusza, jeżeli się mówi o uczciwości, to chcę właśnie wzruszyć te struny. To jest także element pewnej uczciwości wobec nas wszystkich. Tu mieszkamy, tu płacimy podatki. Reszta, zresztą róbcie jak chcecie, ale tu płacimy, bo to jest nasze miasto. Jeżeli chcemy więcej, to po prostu musimy płacić we Wrocławiu podatki, koniec, kropka. Od wczoraj wam o tym mówię i będę wam o tym przypominał, kochani, cały czas, nie obrażajcie się. Dobrze, to powiedzieliśmy sobie, płacić podatki we Wrocławiu, że to jest 30% dochodów naszego miasta. Powiedzieliśmy o tym, że to jest tyle, ile wydajemy choćby na wrocławską edukację. A co się może wydarzyć? A wydarzyć się może to, że i tak przez te zmiany, które rząd zdążył wprowadzić w ostatnim roku, i tak mamy o ponad 100 milionów mniejsze dochody na podatku PIT, a teraz szacujemy, że w związku z tym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa możemy stracić od 15 nawet do 20% tego podatku, co oznacza, że w liczbach bezwzględnych możemy stracić nawet 200 milionów złotych. O tyle możemy uszczuplić finanse naszego miasta. To jest ważne, żeby o tym pamiętać. A kochani, a jak wyglądają statystyki? Bo jeszcze na tym chciałbym waszą uwagę na moment skupić. To nie są rzeczy nudne, to są rzeczy ciekawe, bo każdy świadomy, taki powiedzmy pełnoprawny obywatel, mieszczanin po prostu te rzeczy powinien znać. Kochani, statystyka publiczna mówi, że we Wrocławiu mieszka tam ponad 600 tysięcy osób. Otóż chcę, żebyście wiedzieli, że my zrobiliśmy taki pomiar. Zrobiliśmy średnie zużycie wody na osobę w miesiącu. Przyjęliśmy taki wskaźnik 3 metrów sześciennych i wyszło nam, że we Wrocławiu, słuchajcie, mieszka ponad 800 tysięcy. Ponad 800 tysięcy osób, a na co dzień wraz z tymi wszystkimi, którzy są w aglomeracji, to myślę, że kręci nas się po prostu po Wrocławiu milion osób. Pamiętajmy o tym raz jeszcze, żeby we Wrocławiu płacić podatki. Słuchajcie, teraz ważna rzecz. Aha, zresztą dzisiaj także o tym rozmawiałem, bo codziennie mnóstwo takich zdalnych konferencji. Dzisiaj rano znowu z koleżankami i kolegami w ramach Unii Metropolii Miast Polskich rozmawialiśmy, a później ja zostałem wydelegowany do rozmów z wiceministrem rozwoju, gdzie rozmawiałem między innymi właśnie o tej stronie gospodarczej, o stronie finansowej, o tym, jak zabezpieczyć finanse funkcjonowania samorządów, czyli nasze pieniądze, żebyśmy nie stracili, ponieważ na tym wszystkim, co się dzieje, z całą pewnością stracimy. I teraz oczekujemy pewnych rekompensat i subwencji ogólnej i wielu innych miejscach, na które mamy nadzieję, że rząd się zgodzi. Dzisiaj ponad dwugodzinna rozmowa z panem ministrem, którą prowadziłem, przesłaliśmy postulaty, zobaczymy. Mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione. Jeżeli nie, to będzie źle. Będzie źle dla nas wszystkich. Także chcę wam tym samym zdać raport z tego, co robię. Że to nie jest tak, że tylko się zajmuję tą sytuacją związaną z epidemią, ale także i równolegle poszukujemy pewnych rozwiązań wyjścia z tej trudnej sytuacji gospodarczej. Ciągle tam, przy tamtym biurku w gabinecie, ciągła praca, ciągłe zdalne rozmowy. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy teraz do takich spraw, powiedzmy, bardziej społecznych, kulturalnych. Bardzo chciałbym was zachęcić do zwiedzania Wrocławia. Nie jest tak, że wrocławianie najlepiej znają Wrocław. Sam się na tym bardzo często łapię. Ale słuchajcie, ale jest okazja, żeby Wrocław zobaczyć wirtualnie. Zapraszamy was do takiego wirtualnego oglądania Wrocławia z wrocławskim przewodnikiem. To jest projekt naszego biura promocji. Zwiedzaj z nami Wrocław. Już jutro o godzinie 17:00 pierwszy taki wirtualny spacer, który zrobi nam Arek Fürster. On pokaże nam ciekawostki wrocławskiego rynku. Bądźcie z nami, fajna sprawa. Posadźcie dzieci, jak nie będą miały co robić. To jest naprawdę świetna okazja, żeby w ten sposób zagospodarować im czas. Swoją drogą dziękuję wszystkim dzieciom, że dzisiaj były ze mną o godzinie 13:00. Pamiętajcie, codziennie o 13:00 zajmuję się waszymi dziećmi, także wy wtedy możecie sobie pić kawę, robić obiad, pracować zdalnie, zresztą cokolwiek robić.
a ja się nimi zajmuję, to znaczy czytamy sobie bajki i jesteśmy, jutro chyba szósty rozdział Chatki Puchatka, bo na tym etapie w tej chwili jesteśmy. Dobrze, chciałbym Was zachęcić do akcji Szyjemy Maseczki. Tych akcji we Wrocławiu jest dużo, wszystkim, którzy to robią, kłaniam się bardzo nisko. Tym razem chciałbym wspomnieć o akcji, którą prowadzi Wrocławskie Centrum Integracji oraz Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Karan. Oni szyją maseczki oczywiście na potrzeby medyków, no oczywiście maszyny są w ruchu, gotowych jest już 1000 maseczek, a materiału mają na kolejnych kilkanaście tysięcy. Także jeżeli chcecie pomóc, to zapraszam Was. Telefon 504-799-490-498. Także zadzwońcie tam i zapytajcie, czy potrzebują jakąś pomoc. Na jednej karteczce miałem coś z tyłu. Pierwsza karteczka. Dobra, dziękuję, bo tu nie jestem sam, bo sam bym sobie ze wszystkim nie poradził. Słuchajcie, obiecałem Wam raport z wrocławskich szkół. Z wrocławskich szkół w czasach epidemii, no to takich kilka liczb, abyście wiedzieli w ogóle, o jakiej skali bardzo często rozmawiamy, bo nam ta skala gdzieś ucieka, z tej skali wynikają pewne wyzwania. Słuchajcie, we Wrocławiu mamy ponad 200 szkół. To są przedszkola, szkoły podstawowe, zespoły szkolne, przedszkolne, to są wreszcie szkoły ponadpodstawowe i specjalne. I słuchajcie, przykładowo we wtorek w zdalnych lekcjach wzięło udział prawie 67 tysięcy uczniów. To jest 87% uczniów ze szkół podstawowych i 74% ze szkół ponadpodstawowych. Popatrzcie, na jakich my dużych liczbach pracujemy we Wrocławiu, z czym to się wiąże. Dlatego Wy czasami pytacie o jakieś indywidualne, ważne rzeczy, ale chcę Wam pokazać skalę. I z tej skali wynikają po prostu pewne wyzwania. Zresztą zdalne lekcje dzisiaj prowadzi 9 tysięcy nauczycieli. Wszystkim nauczycielom się kłaniam, dziękuję, jesteście wspaniali. Dyrektorom bardzo dziękuję. Wiem, że dużo nauczycieli nas ogląda. Zeszły rok był trudnym czasem dla nauczycieli, ten rok jest trudnym, pełnym wyzwań. Wnioskujemy do ministra o przesunięcie terminów egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych, bo jest trudny czas. Nie chcemy nasze dzieci narażać na stres, ale myślimy także o nauczycielach. Nauczycielom bardzo dziękuję, dyrektorom szkół dziękuję. Przy okazji pracownikom socjalnym kolejny raz dziękuję. Pozdrawiam oczywiście cały biały personel. Jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę dbają codziennie i pracują, narażając się, abyśmy my byli zdrowi, albo żeby wszystkie inne usługi komunalne w mieście działały. Straż miejska, policja, straż pożarna, WOPR, ochotnicze straże pożarne. Naprawdę wiele fajnych ludzi. No to tyle podziękowań. Słuchajcie, z ciekawostek jeszcze, 180 tysięcy, tyle telefonów wykonali rodzice do wrocławskich szkół od początku trwania epidemii. 180 tysięcy, no to sobie policzcie, ile to jest telefonów dziennie. Trzymam za rodziców, za opiekunów, za uczniów kciuki, za nauczycieli. Chcę powiedzieć, zawsze jestem z wrocławskimi, polskimi nauczycielami, bo po prostu wy wychowujecie i kształcicie naszą przyszłość. To znaczy młode pokolenia wrocławianych, wrocławian, ale i Polek i Polaków. I za to Wam bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Słuchajcie, i teraz kilka takich rzeczy. Ja Wam zawsze chcę powiedzieć o tym, że miasto żyje, że miasto pracuje, że żyje nam się lepiej. I tak a propos życia nam się lepiej, nie wiem, czy znacie taki stary suchar. Chcemy suchara teraz, bo tak mi się przypomniało, że żyje nam się lepiej. No to jest taki stary suchar, jak wchodzi premier na mównicę i mówi: żyje nam się lepiej, oznajmił wczoraj premier podczas expose w Sejmie. To fajnie macie, pomyślał naród. No właśnie, tak czasami też bywa. To oczywiście taki stary słuchaj, ale my inwestycje robimy, bo inwestycje uruchamiają, czy inwestycje są dźwigną w ogóle rozwoju gospodarczego. Dlatego mi zależy na tym, żeby one się działy. Pokazuję Wam nasze tramwaje, które cały czas robimy. Cały czas także remontujemy mosty, budujemy nowe. No, muszą te rzeczy się dziać, one także dają nam miejsca pracy. Słuchajcie, fajny, długi odcinek, ulica Otyńska, ulica Fabryczna, to nasza nowa inwestycja, ona pomoże i mieszkańcom, bo to jest takie równoległe połączenie dla osi ulicy Fabrycznej, ale także dla wielu wrocławskich firm, które są tutaj umiejscowione. Wybudowaliśmy blisko kilometr nowej jezdni, rozbudowaliśmy, słuchajcie, sześć skrzyżowań, są oczywiście także ścieżki rowerowe, 2 kilometry chodników, 12 przejść dla pieszych, właśnie jeżeli chodzi o tą ścieżkę rowerową.
rowerową, to kilometr tej ścieżki rowerowej. Powstały 4 nowe przystanki autobusowe z systemem informacji pasażerskiej. Wszystko po to, żeby było lepiej, a jeszcze przy okazji posadziliśmy ponad 200 nowych drzew, a to wszystko kosztowało 20 milionów. Tyle kosztują takie historie. O tym też musimy wiedzieć. Nie tylko tyle, że coś się dzieje, ale musimy wiedzieć, ile to kosztuje. To cechuje odpowiedzialnego obywatela i ja wam zawsze o tym będę mówił. A słuchajcie, a w zeszłym miesiącu chcę pokazać, bo to się dzieje, rozpoczęliśmy ważny remont ulicy Berenta, pracujemy obecnie nad kanalizacją. Ta kanalizacja jest zresztą sporym zakresem tej całej inwestycji. Jeszcze trochę prace potrwają, ale trwają i to są zdjęcia z tej właśnie inwestycji. Ważne, że to się dzieje. Kochani, co ważne, nasze MPK, Krzysiu Balowej, to jest prezes wrocławskiego MPK. Krzysiu, wczoraj mu stuknął roczek, 100 lat, niech żyje nam. Krzysiu, jesteś fajny gość, wprowadziłeś dużo fajnych zmian w MPK. Pozdrawiam zresztą wszystkich motorniczych, wszystkich kierowców. Te dzielne kobiety i mężczyźni pracują i wożą nas i są naprawdę wspaniali. Miejmy dla nich i dla ich pracy wielki szacunek, ukłony dla całego MPK, dla Krzyśka także, który tym wszystkim dowodzi. Wczoraj minął mu rok, a właśnie MPK ogłosiło przetarg na takie kompleksowe prace i remonty torowisk oraz sieci oraz nawierzchni na węźle komunikacyjnym w okolicy Dworca Głównego. Wiecie, że to jest moją ambicją, żeby tory we Wrocławiu poprawić. Będę wam o tym mówił, nie wstydzę się tego, nie boję się tego. Wiem, że one wymagają jeszcze dużych nakładów. Robię to, jak widzicie, wcale nie tak powoli. To ta przestrzeń tutaj w okolicach dworca wymaga tego typu ważnych nakładów. Właśnie w tej chwili ogłosiliśmy przetarg, to jest właśnie to skrzyżowanie. Słuchajcie, planujemy wymienić tam kompleksowo zarówno nawierzchnię torowiska, planujemy zbudować 135 metrów szyn, również na łukach, no i ponadto zainstalujemy 5 nowych rozjazdów. To wszystko w ramach tych kompleksowych inwestycji, które dokonuje nasze MPWiK. Słuchajcie, z innych tematów napisała do mnie pani Kamila, która jest farmaceutką. Pozdrawiam wszystkich farmaceutów. To także dla nich bardzo trudny czas. Pani Kamila jest kierownikiem jednej z wrocławskich aptek i poprosiła mnie, abym zaapelował do was, moi drodzy, aby zakupy w aptekach ograniczyć do niezbędnego minimum, aby nie przychodzić tam z dziećmi, aby kupować tylko niezbędne leki, aby nie kupować tych leków na zapas. Nie ma naprawdę takiej potrzeby. Ona obserwuje, że przychodzą często te same osoby i nagle okazuje się, że kupują sobie herbatki na celulitis, na to, na tamto, na siamto, na odchudzanie, na inne rzeczy, kompletnie w tym czasie nikomu do niczego niepotrzebne, czy inaczej. Potrzebne, ale odłóżmy te rzeczy, tak? Jeżeli tylko i wyłącznie po to przychodzimy. Chońmy siebie, chońmy naszych bliskich i chońmy aptekarzy, farmaceutów, którzy dla nas pracują często w trybie całodobowym. Fajni ludzie, pozdrawiam wszystkich aptekarzy, wszystkich farmaceutów, wszystkie wrocławskie apteki. Oni także świadczą swego rodzaju służbę dla nas. Bardzo im serdecznie chciałbym podziękować. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj MPK w liczbach, jeszcze mamy chwilkę czasu, MPK w liczbach, dzisiaj wyjechało na ulicę 316 autobusów, 151 tramwajów, wyjedzie 40 autobusów nocnych. Prezes wspomniany Krzysztof Balawedy rozpoczął także rozmowy z zakładami, z dużymi zakładami pracy typu 3M, Pologis, Bosch, Wrocławski Park Przemysłowy, aby jeszcze lepiej dopasować rozkłady jazdy autobusów do potrzeb pracowników, bo to są przecież duże zakłady pracy. Kochani, inna sprawa. Obiecałem pozdrowić dzisiaj dzieciaki z Akademii Krasnala, czyli przedszkole numer 11. Słuchajcie, oni mieli na wczoraj zaplanowane występy. Niestety wirus to wszystko pokrzyżował. Życzymy im przede wszystkim oczywiście zdrowia. Mamy nadzieję także, że nadrobimy ten czas. Oni mieli taki swój po prostu mały jubileusz, ale raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiamy dzieciaki z całej Akademii Krasnala. Kochane panie nauczycielki, jesteście wspaniali. W ogóle wszystkich przedszkolaków bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak, nie wolno pozostawiać dzieci bez opieki na placach zabaw. Pamiętajcie o tym. Za to są sankcje. Trzymamy, pilnujemy dzieci, nie pozostawiamy ich. Tak? Naprawdę nie ulegajmy tej pokusie wychodzenia na dwór. Pilnujmy się wzajemnie, a jeżeli nie będzie, to będziemy chorować do końca roku. No, albo to właśnie zrozumiemy, albo po prostu...
albo sami wiecie, co się będzie działo. Cały czas wszyscy mówią, że pik przed nami, dlatego też święta. Już nie pytajcie, co robimy na święta, nic nie robimy. Zostajemy sami, nigdzie nie ruszamy się w ograniczonym, skromnym zakresie. Dlatego tak bardzo jestem, przepraszam, ale zbulwersowany jednak tym, co przeczytałem w rozporządzeniu z wtorku bodajże, z 31 marca, gdzie jest napisane, że od 12 kwietnia w nabożeństwach może uczestniczyć 50 osób. Czyli został ten wskaźnik zwiększony. Zupełnie tego nie rozumiem, bo właśnie wtedy będzie najniebezpieczniej. Co z tego, że święta? Już ustaliliśmy, że święta i całe Triduum Paschalne skromnie obchodzimy, w domu obchodzimy, tak? Nie pchamy się do miejsc kultu po to, żeby uważać na siebie. Nie rozumiem tych decyzji rządu, zresztą coraz mniej te decyzje wszystkie rozumiem. Ale zanim o tym, bo chcę o wyborach i o książce. Słuchajcie, to chciałbym jeszcze raz brawo dla Techland, to już chyba po raz 5 czy 10 w tej trudnej sytuacji. Kupują dalej laptopy, maseczki dla naszych szpitali, łączymy ich ze szpitalami. To jest naprawdę fajna, dobra, porządna wrocławska firma. Bardzo raz jeszcze dziękuję. I słuchajcie, i czekoladki Dotti, miałem o tym powiedzieć. To już trzeci dzień z tym zwlekam, bo ciągle jest tak dużo informacji, że gdzieś mi się to nie mieści, ale czekoladki Dotti, oni mi wysłali te swoje produkty wrocławskim lekarzom. Bardzo dziękuję, brawo, wy jesteście wspaniali, nisko wam się kłaniam. No i właśnie, i chciałoby się powiedzieć za Katonem Starszym. Nie wiem, czy dobrze znacie historię starożytnego Rzymu i Grecji. Katon Starszy, polityk, pisarz, senator rzymski. Pamiętacie, wojny punickie i te klimaty, no to on miał taki swój zawsze nieśmiertelny, można skądinąd długo żył, chyba 85 lat, ale miał taki swój nieśmiertelny tekst Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. Czyli o czym by nie mówił, zawsze na końcu mówił, że a Kartagina musi zginąć, musi przepaść. A ja mówię dzisiaj, troszeczkę zmieniając te jego słowa, wybory muszą zostać przesunięte. Właśnie zniekształcając, czy parafrazując te słowa Katona Starszego. Wybory muszą zostać przesunięte. Dlatego powiedziałem wam o tym, że nie rozumiem pewnych kroków. No ale jak ma być dobrze, jeżeli na przykład wspomniany pan prezydent jeszcze 2 albo 3 dni temu mówi: jeśli są warunki, by chodzić do sklepu, to są warunki, by pójść do lokalu wyborczego. No to rzeczywiście, a pan minister Szumowski, którego lubię i cenię, mówi o tym, że w Wielkanoc możemy i nie powinniśmy jechać do rodziny. No to mi te dwa przekazy się kompletnie wykluczają, przy czym bardziej wierzę temu drugiemu. Sorry, to nie jest uprawianie polityki, to jest mówienie, jak sprawy mają się w realu, a w realu właśnie tak się mają. W realu właśnie tak się mają. Jeżeli są warunki do tego, żeby pójść do sklepu, to też można pójść do wyborów. Zresztą za skandaliczny uważam wniosek, który posłowie PiS złożyli, aby jutro będzie procedowany, aby wybory odbywały się tylko i wyłącznie w trybie korespondencyjnym, żebyśmy wszyscy listownie mogli zagłosować. Co to oznacza? To oznacza, że dalej bez sensu brną w tą historię. Zamiast ją skończyć, to oni dalej w nią brną. I nie można się nie angażować w jakiś sposób w tę historię. Ja nie mogę się nie angażować. Wy możecie się nie angażować. Tak? Kiedy my mówimy wszyscy, jak ważne jest nasze zdrowie, życie, wprowadzamy kolejne ograniczenia, nie możemy chodzić koło siebie, dzieci nie możemy samych puszczać, święta mamy spędzić osobno, z rowerów miejskich nie powinniśmy korzystać, a oni po prostu brną i tam się spotykają na tej ciemnej Nowogrodzkiej i tam po prostu wyjeżdżają stamtąd z kolejnymi pomysłami. Tym razem pomysł, żeby wszystko przeprowadzać korespondencyjnie. Co? 30 milionów zestawów, Poczta Polska, ktoś to musi przecież później przerobić, przepraszam, ale tak po prostu być nie może. Ja się ciągle na to nie godzę i nie będę się na to, moi kochani, godził i bardzo was proszę, bądźcie po prostu czujni i uczulajcie się nawzajem. I może dlatego dzisiaj już na sam koniec taka, a nie inna propozycja książki, to znaczy paragraf 22 Hellera, która z całą pewnością właśnie ukazuje, jakie absurdy mogą
znaleźć się w prawie i w różnych regulaminach, przed czym bardzo serdecznie jednak przestrzegam. I to chciałbym dedykować wszystkim, którzy po raz trzeci zmieniają kodeks wyborczy. Nie wolno tak zmieniać kodeksu wyborczego i nie wolno zmieniać kodeksu wyborczego w warunkach specustawy i w ogóle nie wolno zmieniać go i rozmawiać o wyborach, kiedy są dużo ważniejsze rzeczy, kiedy nasze zaangażowanie, nasza aktywność, nasze skupienie powinno iść właśnie w kierunku walki z epidemią i ze skutkami tej epidemii, ze skutkami gospodarczymi, które będą gigantyczne dla nas, kochani. Wy może jeszcze nie do końca rejestrujecie, ja też jeszcze do końca nie wyobrażam sobie skali tego wszystkiego, co się wydarzy. A naprawdę wydarzą się złe rzeczy w gospodarce. A my dzisiaj zajmujemy się tematem zastępczym, to znaczy wyborami 10 maja, a zastępczym tematem, zastępczego tematu jest sposób głosowania. I kolejna poprawka mówiąca o tym, że byśmy teraz głosowali korespondencyjnie, a co? 30 milionów pakietów, zestawów jakoś się wybierze. Nie jakoś się wybierze. To nie jest święto demokracji. To nie jest prawdziwa demokracja. A nam po 30 latach powinno zależeć w Polsce na demokracji, bo tyle minęło od pierwszych półwolnych wyborów. I pamiętajcie o tym. Polecam wam tą uwagę bardzo serdecznie. Nie dajmy się w ten sposób manipulować. Nie dajmy się w ten sposób oszukiwać. Dobra, kończę. Słuchajcie, pozdrawiam wam. Jesteście kochani. Pamiętajcie, że dzisiaj Światowy Dzień Autyzmu, dlatego ja tak właśnie wyglądam, a nie inaczej. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem i że jutro się znowu spotkamy. O godzinie 13 czytam dzieciakom, spotykam się z dzieciakami, a jeżeli chcecie posłuchać o tym, co się dzieje we Wrocławiu w kontekście epidemii, to oczywiście zapraszam was na godzinę 18:30. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.